W Greenkanu Wnętrza opowiem dziś o tym, jak dokonać bardzo znaczących zmian, jeśli chodzi o wnętrza, ale uwaga, bez generalnego remontu, bez jakichś ogromnych zakupów, za to szybko. Witajcie na Kreatywnym Pokładzie, zaczynamy! Ten dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że będzie takim dmuchnięciem w wasze kreatywne skrzydełka, że troszeczkę wiatru wam dmuchnę i być może zachęcę do tego, żebyście dokonali zmian w waszych wnętrzach, bo mam nadzieję, że za chwilę udowodnię, że te zmiany takie bardzo znaczące, widoczne od razu, to nie jest koniecznie generalny remont od razu. To nie są jakieś ogromne zakupy i wymiana wszystkich mebli i w ogóle całego stylu domu, tylko możemy za pomocą określonych działań rzeczywiście znaczące zmiany wprowadzić do tych naszych wnętrz. I liczę na to głęboko, że po obejrzeniu właśnie tego odcinka uznacie, że wy też potraficie, że wy też możecie i że warto rzeczywiście, może nie wszystkie zmiany, ale niektóre z nich wprowadzić. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od takiej najprostszej rzeczy. Dla wielu osób, które lubią szuranie, ja to tak nazywam, to jest tak naprawdę banalna czynność, czyli ciągłe poszukiwanie innego układu w naszym wnętrzu. Ciągłe poszukiwanie układu mebli, układu w ogóle wszystkiego, co na przykład w salonie czy w kuchni istnieje. Ja wiem, że wiele osób nosi, ja to tak nazywam, mnie na przykład bardzo często nosi i nawet tu w redakcji te wszystkie meble, co jakiś czas my próbujemy jakieś nowe ustawienia robić. Czasami wracamy do tych, które są teraz, czasami zostaje to w jakiejś nowej pozycji, ale ten pierwszy sposób, czyli elastyczność co do ustawienia mebli, szukanie nowych rozwiązań, takich rozwiązań, które wydawać by się mogło na pierwszy rzut nie są koniecznie dobre, to myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo fajny sposób właśnie na to, żeby ową świeżość do wnętrz wprowadzić i żeby taki nowy charakter naszemu salonowi nadać. Może to być przedpokój, kuchnia, no w kuchni raczej mamy meble na stałe, ale już na przykład wprowadzenie wyspy albo jakiegoś kolejnego znaczącego, bardzo widocznego elementu, to myślę, że to może być bardzo dobry pomysł i dobry sposób, bardzo szybki w wykorzystaniu. Drugim takim moim pomysłem na to, żeby szybko wprowadzić zmiany i bardzo znacząco odmienić nasze wnętrze, to jest zajęcie się powierzchniami pionowymi, czyli naszymi ścianami. Możemy oczywiście przemalować wszystkie ściany, w ogóle wprowadzić nową kolorystykę do wnętrza. Nagram dla was o tym oddzielny odcinek, bo uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Psychologia koloru, jak kolory wpływają na naszą psychikę. Co one są w stanie z nami zrobić? Dla mnie osobiście to jest tak ważny temat, że obiecuję wam, że jeszcze do niego wrócimy. Ale właśnie wprowadzenie tego nowego koloru albo, teraz będzie ważny moment, wprowadzenie do wnętrz tapet. Tapet wzorzystych, tapet bardzo charakternych, tapet z określonym motywem, które od razu niosą ze sobą. Myślę, że to jest tak istotna zmiana, że to może być tak istotna zmiana w naszych wnętrzach, która wręcz może zrobić efekt wow, jak się wchodzi. Albo taki efekt przystanięcia. Często mamy tak, prawda, że jak wchodzimy do jakichś wnętrz, które nas zachwycają, to wchodzimy i jest taki moment zachwytu albo właśnie zauważenia ogromnej zmiany. Tapety. Tapety to jest właśnie to, co możemy bardzo łatwo i bardzo szybko nanieść do naszego wnętrza, bo przecież tapetę, nie wiem, nakłada się jeden dzień, no góra dwa dni z jakimś takim, jeśli jest taki wzór bardziej wymagający naszej uważności, a efekt dosłownie będzie tak szybko zauważalny. Ja jestem dużym zwolennikiem tapet, bardzo często namawiam na wprowadzenie ich do wnętrz. Myślę, że one troszeczkę się taką złą opinią u nas cieszą, no nie cieszą, mają trochę złą opinię i uważamy, że to jest trudny materiał, a to nieprawda. Zwłaszcza tapety fizelinowe, które są no magicznie łatwe w ściąganiu później, tak by nałożyć jakiś kolejny wzór. To jest, uważam, naprawdę najprostszy z motywów, który możemy wprowadzić do wnętrza, żeby je natychmiast odmienić. Trzecim takim moim pomysłem i
bardzo często ja o tym mówię i jest taka reakcja, tak, to taka zmiana będzie? Tak, będzie duża zmiana, a mam na myśli wszelkiego rodzaju uchwyty, gałeczki, relingi, które mamy w naszych domach, a które mogą być, no powiedzmy, na przykład nijakie, albo już w ogóle bez stylu, albo jakieś wręcz stare. Uwierzcie mi, wprowadzenie nowych uchwytów, tylko i wyłącznie nowych uchwytów do wszystkich szafek w kuchni, albo do łazienki, albo do garderoby, jeżeli takową macie, bardzo, ale to bardzo dużą zmianę wprowadzi. To jest maleńka rzecz, ale ogromna zmiana i wszystkie osoby, które wprowadziły taką zmianę do swojego, nie wiem, jakiegoś jednego pomieszczenia, potwierdzą to. Zwłaszcza takie uchwyty, które niosą ze sobą jakąś szlachetność albo styl określony, to jest właśnie ten malutki element, który nam od razu jakiś wprowadza powiew świeżości, a jak już wprowadzicie nowe uchwyty, nowe gałeczki, relingi, to jestem przekonana, że ta zmiana pociągnie za sobą kolejne, ale to już zostawiamy na inny odcinek. Następny sposób, wydaje mi się bardzo szybki i robiący bardzo dużą zmianę we wnętrzu, to jest wymiana tkanin. Począwszy od tkanin meblowych, czyli zmiany tapicerki w naszych meblach i jeżeli mamy jakieś ukochane meble, takie, które naprawdę są bardzo wygodne, które lubimy, to bez sensu jest wymieniać meble na nowe, wystarczy sięgnąć po inną tkaninę, po prostu. I teraz w zależności na co macie ochotę, czy chcecie pazura gdzieś nadać temu wnętrzu, czy raczej wolicie bardziej harmonijne, stonowane wnętrza, to wybieracie odpowiednią tkaninę. Czyli do tych wnętrz takich, gdzie ma być energia, jakiś taki motyw charakterystyczny, wybieramy tkaniny we wzory. A mamy tak szeroki wybór w tej chwili, producenci oferują nam tak przepiękne tkaniny, że nic, tylko usiąść, wybierać, a później delektować się przepięknymi, starymi, nowymi meblami. Ale o wymianie tkanin, kiedy mówiłam, miałam również na myśli wymianę poduch, czyli poszewek do poduszek, wymianę pledów w domu, czyli wszystkich tych tkanin, które robią nam plamy kolorystyczne. Wiele razy, jak mówiliśmy sobie o aranżacjach, o tym, jak w ogóle budować przestrzeń, na przykład w salonie, jak robić efekt wow we wnętrzu, mówiłam o tkaninach, mówiłam o tych plamach kolorystycznych, o tych miejscach, na przykład wypoczynkowych, które będą nam ciągnęły wzrok. I znowu, słuchajcie, znowu duża pętla, do koloru wracamy. Wymiana tkanin to właśnie jest dialog kolorystyczny z osobami, które będą w tym pomieszczeniu przebywały. Ja często lubię wymieniać tkaniny jesienią, czyli wszystkie poduchy, wszystkie pledy u nas w domu wymieniane są jesienią, kiedy szaro-buro za oknem, to lubię wprowadzić mocny albo jakiś taki radosny kolor do wnętrza, albo wręcz odwrotnie, jeżeli mamy bardzo intensywny okres, na przykład zawodowy, to wprowadzam kolorystykę bardzo ciepłą, harmonijną, taką uspokajającą. Sami siebie musicie zapytać, czego Wam jest potrzeba i które z mebli, warto się rozejrzeć, które z mebli w naszej przestrzeni można by wymienić i na przykład właśnie zmienić tapicerkę. Ostatnim naszym punktem podróży pod agendą zmian we wnętrzach znowu będą piony, ale tak naprawdę nie piony, tylko zaproszenie do naszych wnętrz sztuki, tak bardzo szeroko rozumianej. Mam oczywiście na myśli obrazy i naszych ulubionych artystów. Obrazy, plakaty, dekoracje różne ścienne, za pomocą których będziemy mogli jakąś ścianę w naszym wnętrzu przemienić po prostu w galerię. Uwielbiam zabawę ramami wszelkiego rodzaju, bo oprócz obrazów i oprócz plakatów możemy również wprowadzić do wnętrz lustra. Ja wiele razy o nich mówiłam, jak dużo zmieniają w przestrzeni, jak potrafią nadać taki bardzo określony charakter, a jeżeli lustra, to od razu warto pomyśleć również o pięknych ramach. Możemy je zestawiać ze sobą na zasadzie kontrastu i różnicowania, możemy je zestawiać ze sobą na zasadzie tych samych ram, innego wnętrza, ale jakiejś harmonii, które wprowadzają. Możemy zrobić artystyczny miszmasz w takiej galerii, a możemy je ułożyć na zasadzie harmonijnego ułożenia według pionu i poziomu. Wszystko to zależy tylko i wyłącznie od tego, jaką Wy macie potrzebę właśnie zmiany we wnętrzu. Bo osoby, które będą chciały troszeczkę usystematyzować swoje wnętrze, właśnie wprowadzić do niego trochę spokoju i harmonii, no to wiadomo, wybiorą właśnie piony, poziomy, te same ramy,
czyli błogość i spokój. A osoby, które będą chciały trochę takiego ducha artystycznego wprowadzić, mogą sięgnąć po bardzo ciekawe ramy, mogą sięgnąć po lustra, po obrazy, które zawsze, ale to zawsze ze sobą niosą jakiś ładunek energetyczny. To jest moja osobista teoria, ale wierzę, że tak jest, że energia artysty i to, co on chce przekazać, wędruje do nas, jak my jakiś konkretny obraz wprowadzamy do wnętrza. Oprócz tych pionowych powierzchni, tak, czyli obrazów, plakatów, galerii, jeszcze bym optowała również za sztuką w postaci na przykład ceramiki. W Polsce w tej chwili jest ona bardzo popularna, bardzo dużo nowych twórców się pojawiło, którzy się tym zajmują. Mam nadzieję, że troszeczkę Waszą uwagę zwrócę na nich, że zainteresujecie się tematem i właśnie czyjeś dzieła wprowadzicie do Waszych wnętrz. Mili moi, dotarliśmy do samego końca. Tak jak mówiłam na początku tego odcinka, bardzo liczę na to, że Was troszeczkę zainspirowałam, że po obejrzeniu tego odcinka poczujecie, kurczę, to nie jest takie trudne. Mogę przecież przemalować tę ścianę, mogę kupić fajną tapetę, mogę dosłownie w weekend to nasze wnętrze przemienić, bo tego bardzo potrzebuję. Ja Was z taką dobrą energią, mam nadzieję, i z inspiracją zostawiam dziś. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas, który sobie razem spędziliśmy. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo chcielibyście się podzielić swoimi odczuciami albo pomysłami na takie szybkie zmiany wnętrzarskie, to ja bardzo Was proszę, jak zwykle zresztą, opisanie w komentarzach tych swoich pomysłów. Z ogromną przyjemnością poczytam je wszystkie. Poproszę jeszcze na koniec kciuki, jak zwykle, i do zobaczenia do kolejnego odcinka.